Skończył się okres zbiorów. Cała Polska uroczyście obchodzi święto urodzaju. Najpiękniej wypadły tegoroczne dożynki na zachodnich ziemiach Rzeczypospolitej. W powiecie Leszno w Wielkopolsce obowiązuje piękny strój regionalny. Nawet najmłodsi radośnie obchodzą święto urodzaju. Nasz operator filmował barwny korowód dożynkowy na drodze z Cicowa do Gdyni. Miejscowi Kaszubi i niedawno przybyli osadnicy cieszą się, bo urodzaj był nie zgorszy i chleba nie zbraknie. Tegoroczne dożynki były nie tylko świętem zakończenia zbioru. Były także wielką manifestacją naszej żywotności gospodarczej i politycznej. Staliśmy się na powrót gospodarzami ziem odzyskanych. Naród nas zagospodarował je i nadał im polski charakter. Dożynki w Opolu stały się potężną manifestacją patriotyczną. Wzięli w niej udział prezydent Bierut i minister ziem odzyskanych, wicepremier Gomułka. Ponad 100 tysięcy przedstawicieli ziemi śląskiej odpowiedziało na mowę Bernsa. Ta ziemia jest polska i na zawsze przy Polsce pozostanie. Ziemie zachodnie po Odrze i Nysie to warunek pokoju i egzystencji gospodarczej Polski. W Koźlu, największym nad Odrą porcie rzecznym, krany i wywrotnice ladują śląski węgiel dla naszych portów bałtyckich. Flota na Odrze liczy już około 100 barek i holowników. Całe pociągi rzeczne zdążają po wodach środkowej Odry. Obrońcy interesów niemieckich muszą pogodzić się z faktem, że umiemy gospodarować na tej ziemi. W Akademii Lekarskiej we Brzeszczu koło Gdańska polscy lekarze próbują ozdrowić ofiary ocalone z obozu w Ravensbrück. Kosztem tych kobiet i dziewcząt nauka niemiecka próbowała dokonywać nowych odkryć w dziedzinie chirurgii. Profesor Michejda bada jedną z kalek. Tysiące takich zastano w Ravensbrück. Lekarze niemieccy z zimną krwią kaleczyli i uśmiercali ludzi, czyniąc z nich króliki doświadczalne. Niektóre z okaleczonych kobiet udało się cudem uratować. Te trzy młode dziewczęta przygotowują się obecnie do egzaminu na uniwersytecie. Inne znalazły rodziny i mężów, a nawet doczekali się potomstwa. O ileż więcej jest takich, które unieszczęśliwiono na całe życie. Polska klasa robotnicza uczciła siódmą rocznicę śmierci jednego z czołowych swych bojowników, Mariana Buczka. W tragicznym wrześniu 1939 roku padł on od niemieckiej kuli w chwili, gdy usiłował z bronią w ręku przedrzeć się ku walczącej Warszawie. Na cmentarzu wojskowym w Ożarowie pod Warszawą położono kamień węgielny pod pomnik działacza robotniczego, który pozostawił po sobie legendę bohaterstwa. Statek Australia Victory przywiózł do Gdyni dary od ludności amerykańskiego miasta Filadelfii. Pierwsza przesyłka obejmująca 60 tysięcy skrzyń żywności rozdzielona zostanie przez Ministerstwo Opieki Społecznej między niedożywione dzieci polskie. Jak widać, nie wszyscy Amerykanie są zdania panów Bernsa i Churchilla, którzy chcieliby pomóc przede wszystkim biednym Niemcom. Ten marynarz także cieszy się, że paczki trafią do rąk polskich dzieci. W podzięce dzieci wręczyły kapitanowi amerykańskiego okrętu piękny bukiet czerwono-białych goździków. We wsi Gongolin odbyło się niedawno niezwykłe święto. Wiceprezydent Szwalbe dokonał przyłączenia wsi do sieci elektrycznej. Jest to już 50. wieś zelektryfikowana w powiecie lowickim. Reforma rolna dała początek przebudowie naszej gospodarki rolnej. Polska wkracza na drogę mechanizacji produkcji wiejskiej, a pierwszym krokiem na tej drodze jest elektryfikacja wsi. O celowe wykorzystanie energii elektrycznej dbają przede wszystkim spółdzielnie samopomocy chłopskiej, które istnieją już na terenie wszystkich niemal wsi. Dzięki elektryczności oblicze wsi zmienia się z dnia na dzień.
Wraz z światłem dociera tu radio i książka. Węzeł radiowy w Łowickim z tygodnia na tydzień zyskuje nowych abonentów. Oto wnętrze chaty w Gongolinie. Jasno oświetlona izba to inny, lepszy świat. To także inny człowiek, zdrowszy i jeszcze bardziej chętny do pracy. Coraz częstszym gościem na wsi polskiej staje się także kino. Około 40 kin objazdowych daje codziennie po 2 przedstawienia, wędrując po oddalonych od miast zakątkach kraju. Za chwilę rozpocznie się seans. Dorośli i dzieci obejrzą kronikę filmową i kilka nowych krótkometrażówek. Niebawem wieś zaopatrzona zostanie w nowe filmy polskie i specjalnie przygotowane filmy oświatowe i instrukcyjne. Takich kin objazdowych jest coraz więcej. Oto nowe wozy opuszczają warsztaty i udają się w teren, by nieść wsi wiedzę i rozrywkę. Równocześnie odbudowuje się zniszczone kinoteatry w miastach, przede wszystkim w Warszawie. Niebawem nastąpi otwarcie kina Palladium, najpiękniejszego kinoteatru stolicy. Palladium było nie tylko zbombardowane, ale i gruntownie wypalone. Obecnie prace budowlane są już na ukończeniu. Kiedy przystąpiono do remontu, kino miało zamiast sufitu ogromną dziurę. Obecnie plafon jest już ukończony. W Polsce jest dziś niewiele ponad 400 kin. Za rok winno ich być przynajmniej 700. Pierwszy spuszczono operatorów filmowych poza bramy jednej z fabryk atomowych. Nie produkuje się tu jednak bomb, lecz środki chemiczne obracane dla dobra ludzkości. Na skutek oddziaływania neutronów struktura atomiczna niektórych materiałów ulega zmianom. Stają się one nowymi radioaktywnymi substancjami. Są to tak zwane radioizotopy. Kiedy materiał wyciąga się z poddziałania baterii uranowej, jest on już radioaktywny. Dlatego olbrzymie tarcze ochronne z cementu chronią pracujących tu uczonych. Mechaniczny licznik odmierza stopień radioaktywności substancji. Ciało radioaktywne umieszcza się w specjalnym naczyniu, aby poddać się dalszemu działaniu neutronów. Przyglądanie się temu procesowi nawet przez peryskop jest wysoce ryzykowne. W ten sposób otrzymuje się węgiel radioaktywny, który z zachowaniem wszelkich środków ostrożności umieszczony zostaje w oddzielnym naczyniu. Pokazany tu węgiel numer 14 będzie użyty do badań nad rakiem. Tak więc pierwsze zastosowanie badań atomowych dla dobra ludzkości zostało już dokonane. Na francuskiej plaży w Ostendzie nikt nie zawraca sobie głowy polityką. Za to piękne panie przyprawić chcą o zawrót głowy Maurice'a Chevalier, który sprawuje urząd sędziego w międzynarodowym konkursie elegancji. Trzeba przyznać, że na takie auta i stroje zdobyć się mogą dziś jedynie piękne modelki wysyłane przez paryskie magazyny mód i fabryki samochodów. Uśmiech Maurice'a Chevalier stanowi dla niejednej kobiety nagrodę cenniejszą od pucharu. Dla Chevalier zaś najlepszą nagrodą jest reklama wzmagająca jego gasnącą popularność. To też uśmiecha się z zadowoleniem.